okazji definitywnego powrotu piastowskiej ziemi śląskiej do Polski oraz okazji 70-lecia jubileuszu istnienia Sokolstwa Polskiego odbył się w Katowicach 8 zlot Sokolstwa. Na zlot przybyło z całej Polski ponad 20 tysięcy sokolic i sokolów, a oprócz tego około 1000 sokolów polskich z Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Rumunii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jako też delegacje zaprzyjaźnionego Sokolstwa Jugosławii, Czechosłowacji, Bułgarii i Rosjan na emigracji. W imieniu i w zastępstwie protektora zlotu, pana marszałka Śmiglego Rydza, przybył generał dywizji Berbecki, który wraz z prezesem związku pułkownikiem Arciszewskim i wojewodą Grażyńskim przyjął defiladę owacyjnie witanego Sokolstwa. Zbiorowych na boisku wzięło udział około 6 tysięcy sokolic i sokolów pod kierownictwem naczelnika Woryczki. Thank you.
Zwróca się po ręce. Wójcie, kurwa, mnie nie śliwo, kurwa, nie mogę teraz, kurwa, mnie nie śliwo, kurwa, Wszyscy, na wszystkich 30 uprawnionych do głosowania oddano 17 głosów. Wszystkie głosy, jak wspomniałem, na Jaruszewskiego.